Witamy w kolejnym odcinku Gotuj się do biegu. Marcin Świerc. Patryk Dziamski. Dzisiaj tematem będą desery. Desery, dieta, no trochę się nie kojarzy. Każdy sportowiec po dobrym treningu zasługuje na nagrodę. Każdy biegacz dostaje medal, ale ja dodatkowo sobie też motywuję po każdym treningu. To jest dla mnie nagroda. Tak jak w restauracji, po każdym dobrym posiłku musi być dobry deser. Ale pamiętajcie, to musi być zdrowy deser. Więc chcieliśmy dzisiaj zaproponować mus z orzechów nerkowca z truskawkami. Dodamy trochę syropu z agawy, soli himalajskiej i ksylitolu. Co to ksylitol, Marcinie? To bardzo ciekawy produkt. Ksylitol. Wygląda jak cukier, nie mylić z cukrem, bo to zupełnie inny produkt. Cukier brzozowy inaczej, ale bardzo zdrowy. Może Wam w 100% zastąpić cukier. I nie szkodzić przede wszystkim. Tak, nie szkodzi, jest mniej kaloryczny. Cukier bio, zdrowy i zastępujemy tutaj cukier biały. Tak. Okej. Okay. I na koniec użyjemy do zaromatyzowania naszego deseru laskę wanilii. Użyjemy same ziarna. To zaczynamy. W takim razie przygotujemy mus truskawek z dodatkiem ksylitolu. Podgrzejemy sobie truskawki i zmiksujemy na drobną masę. W międzyczasie zrobimy mus z orzechów nerkowca. Same musy. Wszystko. Nie lubisz truskawek? Bardzo. Sezon trwa bardzo krótko, ale warto. W pierwszej kolejności orzechy nerkowca mielimy na drobną mączkę. Ok. Dodamy do tego ciepłej wody. Następnie dodajemy ksylitol i odrobinę syropu z agawy. Ciut soli może dodał. Odrobina soli himalajskiej. Słodyczy tyle, ale i minerały. I tak, ziarna wanilii. I na koniec dodamy świeżego soku z cytryny. Ok. Marcin, masa gotowa. Może przełożysz do pojemnika, ja w międzyczasie zajmę się musem z truskawek. Mus z truskawek doprawimy odrobiną syropu z agawy, ksylitolem. I dla zagęszczenia damy agar-agar. Całość zmiksujemy. Coś mówimy? Dobra. Chciałoby się wszystko zjeść. Zagotowaliśmy i zmiksowaliśmy truskawki. Po wychłodzeniu połączymy z musem z orzechów nerkowca i umieścimy w lodówce na około 1 godzinę. Będziemy tyle czekać? Musimy. Mamy już wychłodzony mus z truskawek. Spróbujesz? Zawsze, wszędzie. Nic innego jak świeże truskawki, trochę ksylitolu. Idealnie. Czas ucieka. Przykładamy do miseczek na mus orzechów nerkowca i umieścimy całość w lodówce na około 1 godzinę. Nasz pierwszy deser finiszuje w lodówce, ale w tym międzyczasie przygotujemy sobie pożywne batony. Tak. Ja batony robię sobie też jako nagrodę po takich treningach. Na zawody biorę batony moje sprawdzone, już kupione, które mi pasują. Ale czasami po takim treningu mam ochotę na coś innego. To, co jest w lodówce, smaki różne przychodzą. Więc też, jeśli macie coś swojego, ulubionego, zróbcie to. Dzisiaj mamy bardzo duże bogactwo produktów. Masło czy też olej kokosowy, masło orzechowe, suszone daktyle, włoskie orzechy, suszona żurawina, płatki owsiane, sezam, migdały, jajko, sól himalajska. Trochę ksylitolu i do słodzenia stevia. Zaczniemy od przygotowania masy. Użyjemy do tego świeże jajko, całe, odrobinę
oleju czy też masła kokosowego. To jest zdrowy olej, więc można go trochę więcej dać. W międzyczasie poproszę Ciebie o wysmarowanie również tłuszczem kokosowym naszej blaszki. Odrobina masła orzechowego i łyżka ksylitolu. Całość ucieramy na gładką masę. Marcinie, wyrobiliśmy masę, forma tofi, wygląda też jak tofi. Dołożymy teraz trochę dodatkowych składników, a mianowicie biały sezam, migdały, odrobina soli himalajskiej, stevia, no i komponent płatków owsianych. Płatki owsiane, odrobinę suszonej żurawiny, którą chyba trochę przesiekamy. Moim zdaniem jest lekko za duża. Do tego daktyle. Naturalna pektyna, czyli też nam bardzo ładnie połączy. I orzechy włoskie. Daktyle nawet czasami takie owoce też zabieram na wycieczkę biegową, na jakieś treningi. Ale również takie batony możecie sobie skomponować na swoje wycieczki. Też nie możemy za drobno, żeby nie była miazga. Pięknie. Wszystkie produkty muszą się połączyć, być zamoczone w masie z masła orzechowego i masła kokosowego. Masa nie może być aż tak płynna, więc dołożymy jeszcze płatki. Trochę suchego produktu. I tak przygotowaną bazę umieszczamy w foremkach wysmarowanych olejem kokosowym i umieszczamy w piekarniku do temperatury 180 stopni na około 20 minut. Starajmy się, żeby ciastka nie były grubsze niż 5 cm i na koniec ubijemy je w formie, mocząc rękę w zimnej wodzie. To samo możecie zrobić na papierze, wyłożyć. Można zrobić medale. Tak. I później po takim biegu nagrodzić się takim ciastkiem. Wody używamy po to, żeby nie kleiły nam się ręce. Tak przygotowana forma trafia do piekarnika na czas 20 minut. Piąty odcinek dobiega końca. Pierwszy deser pięknie nam się stężał. Zobaczymy, co z ciasteczkami. Pięknie pachną, równie pięknie wyglądają. Marcinie, co sądzisz? No, co się tu zdecydować? Nie są wilgotne w środku, są bardzo dobrze wysuszone. Pamiętajcie, żeby wysuszyć ciastka. Próbujemy. Prawdziwa nagroda po ciężkich, dobrych treningach. Bardzo mała zawartość cukru białego, same witaminy. Bomba energetyczna, także to jest to, co każdy biegacz powinien po treningu jeść. I co, żeby wzbogacić nasz deser, dołożymy trochę świeżych owoców. Mogą być to owoce sezonowe, takie, które macie na targu czy w sklepie na rogu. Marcinie, próbujemy drugi deser. Jeszcze może miętki. Jak najbardziej. Mięta orzeźwiająca. Tak, też świetnie będzie się komponowało. Aż szkoda zjeść. Smacznego, mistrzu. Ja dokończę te dwa desery. Najlepsze jest pod spodem. Już zaraz spróbuję. Trochę jak taka flaga Maroko. Wygląda pysznie. Ślinka mi cieknie, ale muszę swoją pracę dokończyć. I zaraz wezmę się za konsumpcję. No to czas na mnie. Na zdrowie. Perfekcyjny deser. No. Dobry trening równa się dobry deser. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na szósty odcinek. Ostatni.
Chyba nie oddamy, co? Mhm.